Co tam, Kinia? Dobrze. Pani mnie zapytała, czy wiem, jak się przypinać. Powiedziałam, że tak. Powiedziała, że przyszłam z Wąsuna i pokazała jej. No dobra. No to Kinia startuje na niebieskiej. Dobra, i wchodzisz po drabinicy. To teraz po zjedzeniu obiadu, po małym odpoczynku, doszliśmy sobie do parku linowego. Ku radości Kini idziemy dowiedzieć się co i jak. Otóż Kinia pójdzie sobie na trasę niebieską, czyli wszystkie trasy z trasa z niebieskimi podkładami, tymi podstawkami. I wydaje się, że całkiem będzie ciekawie, pomimo tego, że będzie nisko. Natomiast spróbujemy namówić Oliwkę. Oliwka jest w stanie pójść, słuchajcie. Po raz pierwszy Oliwka jest w stanie pójść na zieloną, a ja jestem w stanie ją przypinać w razie czego, jakby miała kłopot z ziemi. Biorę sobie taką drabineczkę i przypinam jej karabinczyki. W związku z czym myślę, że może będzie miała ochotę przejść. Gdyby chciała, to ma tą możliwość niepowtarzalną. Pytanie, czy ma na to ochotę. Zobaczymy. Także zobaczcie, co się za chwilę może dziać. Co tam, Kinia? Dobrze. Pani mnie zapytała, czy wiem, jak się przypinać. Powiedziałam, że tak. Powiedziała, że przyszłam z Wąsuna i pokazała jej. No i dobra. No to Kinia startuje na niebieskiej. Co my tu mamy? O, będziesz powolutku szła, dziewczyno. Właśnie widzę, że... Na spokojnie. Niezłe. Bez stresu, bez pośpiechu. Ja będę nagrywał co jakiś czas, żeby po prostu was nie zanudzić kolejnym razem na parku linowym w wykonaniu naszej wspaniałej tutaj bohaterki Kingi. No, i będzie dziewczyna pająk. To chyba było łatwe. I jak wrażenia? Luz. Kilka przeszkód było takich, że nie szłam palcem. Wow. Więc maluchy? Niebieską? Nie. Zieloną? Zobaczmy jak oni. Taka różowa naklejka. Można sobie wybrać. Nie wiem, czy zostały jeszcze niebieskie. Jeszcze wcześniej były. Dobra. Tutaj, te czarne kółeczka. Nóżki. Gdzie noga? Gdzie jest noga? Podnieść. Tak. Dobra, teraz zakładamy jak plecak. Jak plecak z kotem. Pani teraz się zrobi. Klik. To jest wygodnie? Okej. To jeszcze kask potrzebujesz, wiesz? Musi do pani kręcić troszkę. Dobra, i wchodzisz pod ręce.
No i możesz iść. Nie boję się. Znaczy nie bójcie. Weźmie ty za rączkę. Tata cię weźmie. O, zobacz. Z drugiej strony. Tam się trzyma jedną rączką. Ciągnie ją to. Brawo. Mhm. Dwie rączki potem już. Tak. To nie jest łatwe, ale sobie całkiem dobrze radzisz na takim trudnym. Brawo, Oliwia. O, tych linek zabrakło. No wysoko, co? Ten kawałek. Taki domek, masz rację. Czekaj, tą nogę. Trzymaj się z tą. Tą. Tutaj. Cudownie. Cudownie ci to poszło, wiesz? Jesteś czterech lecek, jestem niemożliwy, że taki... Ja to poszło. To teraz lody. Teraz idziemy na lody. Po aktywności w parku linowym zjedliśmy sobie lody i się bawimy przy przyczepie. Dzieci wyjęły hulajnogi, rowerki i jeżdżą w krawężniku. I zdarzenie. Po krawężniku jest najlepiej, ponieważ jest takie fajne podłoże. A robiliśmy grilla na kolację. I cóż się nam wydarzyło? Skończył nam się wkład. I ostatnio Krzysiu stwierdził, że przejdziemy na duże butle, bo tu mamy tego kempinga za przejścióweczką. Tylko powstał mały problem. Nie ma klucza, żeby przykręcić. Następują poszukiwania czegoś, co przykręci węża.